Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie. Pan Tata z tej strony. O kurde, muszę przełożyć sobie smycz. I Aresek was wita też, oczywiście. Siedzi tu Ares, popatrz na mnie. Wiecie, co wam powiem dzisiaj? Nad jeziorko przyjechałem sobie. Czy się z wami tu witać? Witam, witam, pozdrawiam serdecznie. Jak się macie dobrze, to dobrze. Jak się macie dobrze. Jest super. Powiem wam tak, dzisiaj przyjechaliśmy sobie tylko na spacerek, bo czasami, wiecie, ja nie tylko chodzę na grzyby, na śmieci, a czasami idę sobie z Areskiem po prostu tak sobie po prostu pochodzić. Także dzisiaj jest ten dzień, przyjechaliśmy, widzicie jakie jest niebo, w każdym razie może padać, zimno jest, wiatr wieje, może padać w każdej chwili i Aresek sobie polata po prostu tu nad jeziorkiem, a my sobie pochodzimy po brzegu, posprawdzamy jakieś takie, czy są gdzieś śmieciuchy, oczywiście są, bo butelek tam jest dosyć sporo, ale jak to mówią, na wszystko przyjdzie czas. No teraz jest czas, wiecie, grzybki, jakieś takie inne radości życia, że tak powiem, a później będziemy sprzątać i będziemy robić jakieś inne rzeczy. W każdym razie, no teraz, a ja, wiecie, no teraz sobie tak pochodzę. Dzisiaj nie mam nic ze sobą, ani nie mam worka, ani koszyka, mam po prostu tylko torbę, smycz w kieszeni, no i sobie spacerujemy, nie zbieramy żadnych grzybów. No tak na luzie po prostu, a są, chociaż nie wiem czy są, ale widziałem tam już odcięte korzonki, a tu powinno być rydze gdzieś, o, tu są takie, patrzcie, to jest rydz, taki malutki. Także to, o, tu są rydze, proszę. Takie maleństwa, patrzcie. Tu. Rosną jeszcze. Ale nie zbieram dzisiaj. Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj tylko tak powolutku chodzimy, sprawdzam miejsca po prostu, jak to wygląda, czy jest brudno. O, tu jest rydz, taki ładny, patrzcie, już taki większy. Widzicie, jak rosną fajnie rydze. Te większe pozbierali oczywiście. No i dobrze. I sobie zbierają. Patrzcie, ile tu jest grzybów. Tu się fajnie chodzi, powiem wam. Tylko trzeba powoli, żeby nie deptać tych grzybów. To bez sensu jest, żeby deptać grzyby. Tych, których się nie zbiera oczywiście. No i... A ja dzisiaj, tak jak wam mówię, taki filmik dzisiaj nagram. Miałem nie nagrywać, ale mówię, a przywitam się z wami. Zobaczymy co. Nie ma nikogo na brzegu, jednego wędkarza, tylko spinningistę widziałem. W woderach był. Tam jest chyba rydz jeszcze. Tu jest rydz. Widzicie? Nazbierałbym trochę. Tych ryzyków. Powiem wam, żebym nazbierał, ale... Ale dzisiaj nie zbieram. Także tylko sobie... Pospaceruję, tak po spokojności. Czasami trzeba takiego po prostu odetchnienia. Jeden dzień taki spokojniejszy. No tu znowu dwa rydzyki, a tam takie maleństwa. Patrzcie, muszę wam to pokazać. No. Rosną, patrzcie. Tutaj, tu, to też jest rydz. Taki dziwny jakiś. Ale tu patrzcie, jakie maleństwa te rydze. O Jezus. Jakbym tak się pokręcił, pochodził po tej skarpie tutaj nad tą wodą, myślę, że to bym trochę tych grzybków nazbierał, ale nie dzisiaj. Dzisiaj taki spokojniejszy dzień, znowu rydz, patrzcie ile tych rydzy jest. Tu taki malutki, taki słoiczkowy, tam. A poszukamy może jakiś kozaczek wpadnie, chociaż tu jest tak poprzewracane tych grzybów, że... A po parę ogonków widziałem takich poucinanych. No i tak sobie chodzę z Areskiem i rozglądamy się co to jest. Co to są za ogniska tu robione. Jakieś wtyczki. Widzicie. Tam coś porobione, nie wiem co to było. O, butelka.
Zawsze się coś nazbiera, ale jak to trochę zwiędnie te krzaki tutaj, tego już nie będzie, tu tam będzie wytelej. Oj, 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 tak jak co roku zresztą. Może będzie w tym roku mniej, zobaczymy, ale to wtedy się już zbiorę odpowiednio. Będziemy sobie chodzić i zbierać, będziemy mieć czas, dziennie po troszku i jednak to zniknie wszystko. Chociaż nie jest tak źle, bo wiecie, bo ja tu kiedyś to sam zbierałem, tu praktycznie nikt nie zbierał, a teraz powiem wam, ostatnimi czasy zauważyłem, że ktoś tu chodzi i zbiera też śmieci. Także dobrze, jeszcze go nie zauważyłem, ale patrzcie, taki ryc. Tu ryc, tu ktoś uciął ryca. Tu chyba był robaczywy, bo widzicie, zostawił. No, rośnie tu tego, powiem wam troszkę, tych ryzyków. Rydze bardzo smaczne są. Zresztą wiecie, ja zbieram rydze. Zresztą w tym roku już dużo nazbierałem. Może jeszcze się skoczę w tym roku, nie wiem. Może dla siebie się skoczę jeszcze pozbierać. Tak z 10-20. Nie wiem, zobaczymy. Ale tak sobie pochodzę, bo mi to sprawia przyjemność, wiecie, po tych tucach. Pochodzić sobie, posprawdzać tutaj na takich zielonych wyspach pod drzewkami, czy nie ma po prostu jakiegoś innego grzybka. Tak sobie go tylko popatrzeć na niego, jak wygląda. Bo jak za niedługo nie będzie grzybów, to... No to niestety, no już oka nie będziemy cieszyć, chyba że będziemy oglądać sobie filmiki z poprzednich grzybobrań, to wtedy tam jest coś, nie wiem co to jest, ale też ucięte, widzicie, takie pozostawiali, tylko nóżki poobcinane, ale jest fajnie, powiem, nad wodą jest fajnie, tu coś jest, co to jest za grzyb, co to jest za grzyb taki. To jest taki jakiś, jakby podgrzybek dziwny, ale chyba podgrzybek to był. A tu? To też taki. Nie, to orzech. Orzech. Dobra. No i my jeszcze pospacerujemy sobie, może jest jakieś pół godzinki. Może dłużej. Trudno powiedzieć. Byle nie padało. Ale jest fajnie, przyjemnie, powiem wam. Czasami jest takie lenistwo, że człowiek sobie tylko chodzi. Ptaszki śpiewają, o, szum tam wody. No jest fajnie, naprawdę. Jest. Także trzeba od czasu do czasu tak się zrelaksować po prostu i nic nie robić, tylko sobie pospacerować. No. A wiecie, ja tam swoim wzrokiem oglądam, gdzie tu śmieciuchy mniej więcej leżą. Potem, żeby przyjść, to już w pamięci zostaje mi po prostu, że tu są i tu są. Ale czasami też idzie człowiek w ciemno, że tak powiem, i też dużo śmieci nazbiera. A czasami jest tak, że bardzo mało śmieci. I to na tym by mi bardzo zależało. Ale dzisiaj jest fajny spacerek. Te korzonki tak poobcinane. Ale chodzi tutaj, powiem wam, grzybiarzy, a grzybiarzy. Dobra, idziemy nad jezioro. Będziemy się widzieć tam na takim jakimś większym stanowisku. To sobie tam jeszcze troszkę pogadamy. Będzie fajnie. Trochę mniej wody jest, powiem wam. Było więcej wody. Teraz znowu jest mniej. Nie wiem dlaczego. Coś odpuścili czy coś. Tam są jakieś butle, puszka, jakieś takie, o, też po robakach, ale tyle to jest nic, tyle to jest nic naprawdę. Tu sobie zrobili jakieś, widzicie, ławeczkę czy coś, wędkarze to mają pomysły, no pij wodę, Ares, pij. Ale sobie pochodzi troszkę jeszcze po wodzie. Ale nie musi cały wchodzić. Zimna jest dzisiaj, Jarek. Byłaś. O, tam jakieś chyba kaczuchy. No i dzisiaj taki, powiem wam,
spokojniejszy film. Nic się nie dzieje. Spacerujemy sobie. Jest fajnie. Także też polecam wam, żeby iść tak sobie gdzieś nad wodę czy do lasu. Sobie odpoczywać troszkę. Jest naprawdę fajnie. Tam oglądam. Nie wiem, czy to jest maślaczek. Na pewno to jest maślaczek. Patrzcie, to jest maślaczek. Jakiś ładny. A to ktoś przewrócił kozaczka. Zobaczcie, widzicie? O, takiego ciemnego. Ale nie biorę kogoś. Nie. Ktoś tu na pewno przyjdzie sobie, to sobie ten maślaczka weźmie i kozaczka. A ja nie zbieram dzisiaj żadnych grzybów. Ja tylko oko nacieszyć po prostu sobie. Idziemy dalej. Może znajdziemy jakiegoś fajnego grzybka, to wam nagram. Chociaż tu już były dwa fajne grzybki. Ten maślaczek i ten kozaczek. Ale chciałbym, żeby po prostu normalnie rósł, a nie przewrócony był. Idziemy dalej. Idziemy, jeszcze was trochę pomęczę. Jeszcze troszeczkę. Jak już zacząłem nagrywać, no to czemu nie? Zawsze możemy porozmawiać. Pogadać sobie troszeczkę, no nie tylko na live'ie. Chociaż zrobimy na pewno jakiegoś live'a jeszcze. To wiecie, na tym jednym to się nie ostanie. Fajnie było rysowanie czapeczek, udało się. No, dużo was było, powiem wam, że byłem mile zaskoczony. To dziękuję za taką frekwencję. Naprawdę, bo byłem w szoku, że tylu was było. Ponad 100 osób w sumie na live'iku. Także ja na pewno zrobimy live'ika jeszcze, a powiem wam, że bo już nie mam oczywiście, muszę zamówić, no nie, czapeczki, ale zrobimy sobie znowu jakiś konkursik za jakiś czas, no nie wiem, no na pewno nie teraz, ale za jakiś czas, bo myślę, że znowu 4-5 czapeczek będziemy losować, ale weźmiemy inne już te czapeczki, nie takie, znaczy też w tym rodzaju, ale jakieś logo zrobimy YouTube'a na tej czapeczce, żeby było kolorowo tak ładnie. Także i też będziemy losować, zrobimy konkursik, a potem zrobimy live'ika i znowu będziemy losować. Taki pół godziny, wiecie, live'ik szybki. No i było fajnie. Wtedy, no to myślę, że następnym razem też będzie fajnie. Ale już będę, może będzie dłużej ten live trwał, bo może 40 minut. No nie chcę, wiecie, wam zawracać tam, zabierać czasu, ale będę tym razem odpowiadał na wasze pytania, bo będziecie na pewno jakieś tam chcieli mieć jakieś zapytania o coś, no to wtedy, wiecie, wezmę okulary, to przeczytam, nie będę sam gadał, przeczytam i będę starał się odpowiedzieć na wasze pytania na następnym live'iku. No i polosujemy sobie oczywiście czapeczki, myślę, że już zamówię sobie jakieś ładniejsze troszkę, chociaż te też są ładne, ale jeszcze także polosujemy i będzie fajnie. Ale przeciągam ten film. Mój cieniu. Nie, no nie przeciągam, ale to tak czas leci szybko, że tam nie mogę iść, bo tam są wędkarze. Także pójdziemy jeszcze sobie do góry. O, tam sobie pójdziemy do góry i drogą i pójdziemy z powrotem do samochodu. Także idziemy już z tego jeziorka i będziemy tam wędkarzom przeszkadzać. Widzimy się tam wyżej. Ale powiem wam, fajnie jest. Super. Jest nawet, jest chłodno, ale ogólnie jest, naprawdę jest fajnie. Tak sobie chodzić po takim lesie, naprawdę, no jest rewelacja. Wiecie, tam takie, te grzybki takie różne, kolorowe. A teraz przyjść do domu po prostu po takim spacerku. Widzicie, jak ja sobie spokojnie chodzę, powolutku, bo to nie ma się co śpieszyć, nie ma do czego po prostu. I podziwiać, póki możemy, tą naszą przyrodę, tą naszą naturę, a potem do domku przyjechać sobie herbatki z miodem zrobić, posiedzieć fajnie. No super sprawa, naprawdę. Ja sobie nie wyobrażam, że żeby lasów nie było na przykład i nie można by było iść gdzieś do lasu czy coś. Ja nie mówię, że dziennie chodzić, ale od czasu do czasu, jak ino jest po prostu jakaś, wiecie, możliwość gdzieś wyskoczyć, to polecam, bo to naprawdę uspokaja i na psychę dobrze działa. Człowiek jest taki bardziej radosny, uśmiechnięty, jak przyjdzie do domu, taki bardziej szczęśliwy, że tak powiem. No przynajmniej ja tak mam, no nie wiem jak wy, ale ja tak mam. A jeszcze jak pozbieram śmieci z lasu,
to już całkiem po prostu, czy grzybki, to już jestem całkiem happy. No to co, będziemy się żegnać. Jeszcze tu kawałek sobie pochodzę. O, gałązki le. Bo wiatr jest, wiecie. Gałęzie spadają. Trzeba uciekać chyba. Tam już jakaś kucha leży, widzę. Flamingówa. No i to tak. No ale jak tu potem przyjdę, będziemy sobie powoli tu sprzątać. O, obcykamy, mamy do końca roku czas. Póki zimy nie będzie, to śniegu nie będzie, to będziemy sobie sprzątać powolutku. Także co, życzę wam zdrówka, uśmiechu. Pamiętajcie, uśmiechajcie się. Bo jednak wiecie, jak spotkasz kogoś na drodze, powiem wam tak, idziesz i powiesz dzień dobry, uśmiechniesz się, to zazwyczaj ktoś ci się ukłoni, uśmiechnie się, powie dzień dobry. Tak inaczej człowiek po prostu podchodzi. A jak przyjdziesz koło niego, ani nie powiesz dzień dobry, ani się nie uśmiechniesz, to takie wzrokiem popatrzysz. To takie nijakie to jest, no nie? Także no, trzeba po prostu jakoś tak bardziej radośnie do tego podchodzić i ani się nie stanie, nawet jak się uśmiechniesz i powiesz dzień dobry, a nikt ci nie odpowie, no trudno. Czasami też tak bywa. Ja nie powiem, że nie. Idę ze śmiećmi, worek na plecach, tu jakiś wózek, tu jakieś śmieci, wiecie, brudno ubrany, może nie brudno, tylko że to tak widać, że to po prostu do lasu, po prostu o, na śmieciuchy jak się ubieram, to takie mam ciuchy różne, po prostu robocze, że tak powiem. No i wiecie, ja też się czasami tam uśmiechnę do kogoś, powiem dzień dobry, ale jak widzę ten wzrok potem, jak patrzy ktoś na mnie, tak z góry, tak. Wiecie, no, taka reakcja, dziwna reakcja po prostu. No i, no, co tu się oszukiwać, no. Niektórzy patrzą na siebie, a jakiś szmaciarz idzie, albo jakiś, wiecie, bezdomny, albo nie, no nie wiem, co oni tam sobie wyobrażają, no nie. Albo jakiś tam śmieciarz, bo oni tam, no, oni nie rozróżniają słowa śmieciarz, no nie? Oni myślą, że jak ja idę ze śmiećmi z lasu, to ja jestem śmieciarzem, no nie? Ale to tak nie jest. Śmieciarze to są ci, którzy śmiecą. No ale wiecie, jak to jest w społeczeństwie. No ale już coraz lepiej się, powiem wam, świadomość taka ludzi jest trochę coraz lepsza na ten temat. No także to jest super. Tu jest, widzicie, jakieś foliaki, czy cholera wie, co to jest. Może pampersy, jak zwykle. Dobra, będziemy zbierać, ale to weźmiemy sobie uchwyt. Rękawiczki. O, jeszcze nie teraz. Dobra, to ja już wam nie ględzę, bo dzisiaj taki film będzie o ględzeniu moim. Jakieś takie, no ale wiecie, no czasami też tak musi być. Pogadamy coś tam, wiecie, no. Coś tam czasami człowiek ma do powiedzenia. Czasami. Rzadko, ale coś tam można powiedzieć, nie? Dobra, to ja uciekam już powolutku, będę wychodził z tego lasu. Także idźcie sobie na spacerek. Fajnie, mówię wam, przyjdziecie potem do domu, sobie herbatki zrobicie cytrynkową z miodem. No i wtedy człowiek inaczej się czuje po takim spacerku, naprawdę. Jak i no możecie oczywiście. No i uśmiechajcie się i nie śmiećcie w lesie. No, trzymajcie się. Pa, pa, serducho dla was. Do następnego.